Dobrze, to witam na kolejnym z moich wystąpień, które dotyczy tematu przedsiębiorczości i konkurencji. I w zasadzie z przedsiębiorcą, z tym terminem jest trochę podobnie jak z pieniądzem. To też jest takie zjawisko, które występuje na co dzień w gospodarce. Jest elementem tego, co można by nazwać krwiobiegiem gospodarki. Natomiast niewiele osób podejmuje jakąkolwiek pogłębioną, analityczną refleksję na temat jego natury, a też z drugiej strony niewiele osób przechodzi obojętnie koło tego terminu. No, to przedsiębiorca to jest taka postać, która potrafi budzić skrajne emocje. Na przykład niektórzy ludzie zapytani o to, z czym się wam kojarzy słowo przedsiębiorca czy przedsiębiorczość, no to by powiedzieli, że to jest esencja osiągania sukcesu biznesowego czy sukcesu w szerszym tego słowa znaczeniu. To jest ten, który jest siłą napędową gospodarki, to jest ktoś rzutki, obrotny, wydźwigający gospodarkę z ruiny i tak dalej. A z kolei kto inny by powiedział, że to jest pijawka, wyzyskiwacz, ten, który nic nie wnosi, a robotników pozbawia ich godnej pensji i tak dalej. Czyli pewnie by było tak, że nawet niekoniecznie musiałyby u kogokolwiek pokutować jakieś sentymenty PRL-owskie, bo w krajach zachodnich myślę, że ten rozstrzał opinii byłby bardzo podobny. Więc myślę, że warto się zastanowić nad tym, co jest tak naprawdę esencją przedsiębiorczości i w tym kontekście zwrócić uwagę na fakt, że w zasadzie nawet w tej specjalistycznej literaturze, czy to z zakresu ekonomii, czy to z zakresu zarządzania i pokrewnych dyscyplin, jakiegoś jednoznacznego konsensusu w tym zakresie nie ma. Jest kilka dominujących koncepcji przedsiębiorczości i chciałbym je wszystkie tutaj pokrótce omówić, w zasadzie zmierzając ku takiej konkluzji, że one na jakimś poziomie są wobec siebie uzupełniające i wszystkie razem pozwalają nam lepiej uchwycić tą funkcjonalną esencję tego konkretnego typu działalności rynkowej, jaką jest przedsiębiorczość. Czyli najpierw parę słów na temat przedsiębiorczości w duchu szumpeterowskim. Józef Schumpeter to jest bodaj najbardziej znana postać, która kiedykolwiek zajmowała się tym tematem. W zasadzie powoływać się na Schumpetera w kontekście badań nad przedsiębiorczością to jest taka odruchowa wręcz klisza. No i według Schumpetera, to on tę tezę wyartykułował w swojej książce pod tytułem Teoria rozwoju gospodarczego, przedsiębiorca to jest przede wszystkim innowator, czyli to jest ktoś, kto na rynek wprowadza jakieś dane o charakterze, czy jakieś zjawisko o charakterze jakościowo unikatowym. Coś, czego wcześniej na rynku nie było. I oczywiście innowacje mogą podpadać pod różne kategorie. To mogą być innowacje produktowe, czyli nowe dobra i usługi, jakie wcześniej nie istniały. To mogą być nowe, bardziej wydajne metody produkcji tych dóbr i usług, które już wcześniej istniały. To mogą być odkrycia nowych złóż czy zasobów tych dóbr naturalnych, tych, które dopiero potem podlegają obróbce jakiejś gospodarczej, ludzkiej pracy, intelektualnej i fizycznej. Mogą to być innowacje polegające na odkrywaniu nowych rynków zbytu. Mogą to być innowacje polegające na tworzeniu nowych bardziej wydajnych metod organizacyjnych i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie Schumpeter, czy ta koncepcja schumpeterowska jest szczególnie interesująca, jeśli ją odnieść do tego neoklasycznego pojęcia równowagi ogólnej, gdzie no pewnie wszyscy Państwo znają to pojęcie i w tymże pojęciu zawiera się taka implicite ukryta konkluzja, jakoby właśnie ten stan równowagi, czyli stan, w którym podaż i popyt się w sposób doskonały ze sobą harmonizują, no to jest jakiś normatywny stan idealny, do którego gospodarka powinna dążyć, a jak już go osiągnie, to może sobie tkwić w tej równowagowej stagnacji po wieki wieków. A tymczasem Schumpeter tą swoją koncepcją przedsiębiorczości uderza w zasadzie w analityczne fundamenty koncepcji równowagi ogólnej, rozumianej jako jakiś idealny cel do osiągnięcia, bo przedsiębiorca schumpeterowski to jest właśnie ktoś, kto
gospodarkę wybija z tego stanu równowagi, wprowadza za jakiś twórczy ferment. No, Schumpeter to nazywał kreatywną destrukcją, w wyniku której na rynku dochodzi do jakichś znaczących przetasowań. Na przykład w momencie, gdy na rynku pojawiają się samochody, no to z rynku, znaczy z jednej strony jest kreacja czegoś nowego, z drugiej strony jest destrukcja tego starego. Tam znikają stangreci, forysie, karetnicy i tak dalej. Tak, w momencie, gdy pojawia się telegraf, to powiedzmy znikają hodowcy gołębi pocztowych i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest element kreacji, jest element destrukcji, ale generalnie jest to zjawisko pozytywne, właśnie ucieleśniające ten dynamizm rozwojowy, w wyniku którego rozszerza się horyzont produkcyjny, czy produkcyjny potencjał gospodarki, a tym samym również możliwości konsumentów, którzy korzystając z tych wszelakich innowacji albo mają do dyspozycji jakościowo lepsze dobra, jakich wcześniej nie mieli do dyspozycji, albo te dawne dobra wciąż są dostępne, ale po niższych cenach. I no, ta schumpeterowska koncepcja przedsiębiorczości ma w sobie taki pewien posmak romantyczny nawet. Tego przedsiębiorcę wręcz się stawia na piedestale, widzi się w nim jakąś postać rewolucyjną, która heroiczną i tak dalej, i tak dalej. I jeśli by zastanowić się nad przykładami osób, które by się, konkretnych osób, które by się wpisywały w ten model schumpeterowski, no to rzeczywiście to pewna taka legendarna czy kultyczna otoczka nieraz z czasem te osoby taką otoczką z czasem obrastają. No na przykład Ford, Henry Ford byłby dobrym przykładem przedsiębiorcy schumpeterowskiego. Czyli nie, czy tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę, że innowacyjność trzeba odróżnić od wynalazczości. Tak? Innowator niekoniecznie musi być wynalazcą rozumianym w kategoriach technicznych. Na przykład Ford żadnym wynalazcą nie był, natomiast był innowatorem w tym sensie. On nie wynalazł samochodu, ale jako pierwszy opracował opłacalną metodę masowej produkcji samochodów. Była też taka postać Ray Kroc, to może niektórzy zapoznali się z nią podczas oglądania w czasie seansu filmowego. Był taki film swego czasu, Mac Imperium bodajże, tak to się nazywało, który opisywał proces rozwoju McDonalda i ci rzeczeni bracia McDonaldowie, którzy tą restaurację podówczas jeszcze niesieciową założyli, no to może oni rzeczywiście byli tymi pierwotnymi wynalazcami, którzy swoją ofertę na rynek gastronomiczny jakąś unikatową wprowadzili, ale to właśnie Kroc był tym innowatorem, który tą sieć rozbudował do takich rozmiarów, jakie ona ma obecnie. Tam opracował cały ten powiązany z nią system franczyzowy i tak dalej. Też Jobs byłby przykładem dobrym przedsiębiorcy schumpeterowskiego. Jobs nie był żadnym inżynierem, ani informatykiem, ani programistą, ani projektantem, tylko po prostu był tą dynamiczną jednostką, która była w stanie stworzyć odpowiednio zgrany zespół osób posiadających odpowiednie komplementarne umiejętności, jakąś strukturę motywacyjną związaną z tym zespołem, jakieś odpowiednio drożne kanały informacyjne, no i dzięki temu wprowadził na rynek te gadżety, które obecnie są w powszechnym użyciu, chociaż wtedy, kiedy na rynek wchodziły ich pierwowzory, tych 15 lat temu, to w zasadzie niektórym się kojarzyły z czymś, co przynależy do świata science fiction. Bo co to za pomysł, żeby na przykład używać czegoś, co jest jednocześnie telefonem, odtwarzaczem muzyki i przeglądarką internetową. Więc no, taka jest mniej więcej ta natura schumpeterowskich innowatorów, że oni są w stanie komercjalizować wcześniej istniejące wynalazki, to znaczy nadawać im jakiś potencjał gospodarczy. To można by rzec, że każdy Tesla potrzebuje swojego Edisona, każdy woźniak potrzebuje swojego Jobsa. Ja tutaj nie chcę już wchodzić w te szczegóły biograficzne, bo pewnie są tacy, którzy powiedzą, że to tam Edison wystrychnął Teslę na dudka, że Jobs wystrychnął woźniaka na dudka. Ja akurat tych szczegółów nie znam, biografii tych poszczególnych osób i tej dynamiki międzyosobowej na tyle, ale no, traktuję tutaj te
te osoby, czy te dwa typy osób, wynalazców i innowatorów, jako takie komplementarne wobec siebie typy idealne, przy czym ducha przedsiębiorczości w duchu schumpeterowskim ucieleśnia ten drugi typ, czyli innowator. Więc tyle może o przedsiębiorczości schumpeterowskiej. Druga bardzo popularna koncepcja przedsiębiorczości, która w większym stopniu nawet się zadomowiła w naukach o zarządzaniu niż w ekonomii, to jest przedsiębiorczość kircnerowska, od nazwiska Izraela Kircnera, który w zasadzie tą koncepcję opracował, spopularyzował. O ile Schumpeter to jest ekonomista taki mocno eklektyczny, był Austriakiem z narodowości i był najbardziej hołubionym uczniem Bombawerka, też bardzo wybitnego ekonomisty austriackiego, o którym już wczoraj trochę była mowa, o tyle trudno go było jak gdyby wpisać do jakiegoś ścisłego kanonu, czy do jakiegoś ścisłego takiego zrębu intelektualnego przypisać szkoły austriackiej, podczas gdy Kirchner to już tutaj dużo bardziej by pasował, bo Kirchner był jednym z doktorantów Ludwiga von Misesa, który w zasadzie jest takim najbardziej sztandarowym przedstawicielem tejże tradycji. I można rzec, że koncepcja przedsiębiorczości według Kirchnera jest stricte komplementarna wobec koncepcji schumpeterowskiej, bo u Kirchnera przedsiębiorca, taki kwintesencjonalny przedsiębiorca, to jest nie tyle innowator, co imitator. Tutaj się pojawia taka koncepcja trzech I. Najpierw jest invention, czy tam inwencja, wynalazek naukowy, potem jest innowacja, a potem jest imitacja. I Kirchner się skupia na tym trzecim etapie tegoż procesu i uważa, że większość przedsiębiorców, tych, którzy nie mają tych wielkich rewolucyjnych aspiracji, to są właśnie imitatorzy, którzy nie tyle wprowadzają na rynek jakieś wielkie, przełomowe powiedzmy produkty, które dokonują przełomu na tym czy innym rynku, tylko to są osoby, które idą w ślad tych wielkich innowatorów i wprowadzają na rynek tańsze, bardziej powszechne substytuty tych dóbr i tym samym działają w myśl tego powiedzenia, że to, co było luksusem dnia wczorajszego, staje się codziennością czy koniecznością dnia dzisiejszego. Więc tutaj mamy z kolei do czynienia z koncepcją równowagową. Najpierw stąd ta komplementarność, o której wcześniej wspominałem. Schumpeterowscy przedsiębiorcy rynek ze stanu równowagi wybijają, wprowadzając ten twórczy ferment, uprawiając tą tak zwaną kreatywną destrukcję, a następnie przedsiębiorcy kirchnerowscy ponownie rynek do stanu równowagi przywracają. Przy czym, ta koncepcja kirchnerowska jest szersza w zasadzie, bo z jednej strony można tutaj jako takich klasycznych przedsiębiorców kirchnerowskich można wymienić tych imitatorów, o których wcześniej mówiłem, ale też na przykład arbitrażystów, czyli osoby, które niwelują luki cenowe na rynkach. Czyli takim przedsiębiorcą kirchnerowskim mógłby być na przykład ktoś, kto skupuje na rynku stosunkowo dojrzałym czy nasyconym, dajmy na to, jabłka, potem transportuje je na rynek stosunkowo nienasycony czy niedorozwinięty, dopiero rozwijający się. I na tym rynku rozwiniętym kupuje te jabłka drożej niż inni, a na tym rynku jeszcze nienasyconym sprzedaje je taniej niż inni i w ten sposób prowadzi to do redukcji czy zamykania tych luk cenowych pomiędzy poszczególnymi rynkami. Tak? Sprawia, że rynek przesycony jest, powiedzmy, odciążony z nadmiaru dóbr, a rynek nienasycony, niedorozwinięty jest tymi dobrami w coraz większym stopniu nasycany. Na takich właśnie rynkach jak rynek jabłek czy innych tego rodzaju dóbr, które można fizycznie transportować, to tam takimi przedsiębiorcami kirchnerowskimi, takimi arbitrażystami kirchnerowskimi wciąż mogą być ludzie, a na przykład na rynkach finansowych, tych najbardziej zorganizowanych, to raczej już tą kirchnerowską rolę arbitrażową pełnią boty czy algorytmy. Na przykład raczej się nie dostrzega pomiędzy różnymi giełdami,
tymi, gdzie obrót dokonuje się elektronicznie, różnic pomiędzy akcjami poszczególnych spółek, nawet jeśli są one notowane na kilku różnych giełdach, no bo te różnice cenowe, nawet jeśli one się pojawiają, to są tak szybko eksploatowane i zamykane przez te boty arbitrażowe, że ludzie, ludzcy uczestnicy tych rynków nie są w stanie tego zarejestrować. Także no jeszcze pewnie warto dodać, że o ile w koncepcji Schumpeterowskiej główną definiującą cechą przedsiębiorcy jest właśnie innowacyjność, czyli zdolność do komercjalizowania wynalazków, zdolność do przełamywania jakiegoś naturalnego konserwatyzmu konsumenckiego i przekonywanie szerokich mas do tego, żeby zdecydować się na przyjęcie i wykorzystywanie pewnych innowacji, tak, zniechęcić ich do tych bryczek i zachęcić ich do używania samochodów, albo zniechęcić ich do używania telegrafu, zachęcić do używania telefonów i tak dalej. Więc ta innowacyjność jest tutaj kluczową cechą, o tyle w koncepcji kircnerowskiej główną cechą przedsiębiorcy ma być czujność, czy też baczność, zwłaszcza wyczulenie na sposobności do osiągnięcia zysku, gdzie tymi sposobnościami do osiągnięcia zysku mogą być właśnie te zauważone różnice cenowe między różnymi rynkami, które dają okazję do arbitrażu. Więc ostatnia rzecz, o której pewnie warto napomknąć, omawiając tą koncepcję, to jest to, że o ile w przypadku przedsiębiorców schumpeterowskich można zdecydowanie wymienić kilka konkretnych osób, postaci historycznych albo nawet wciąż jeszcze żyjących, które te cechy ucieleśniają, o tyle w przypadku koncepcji kircnerowskiej byłoby to znacznie trudniejsze, dlatego że kircnerowski przedsiębiorca jest no, dużo bardziej anonimowy i też te jego czynności biznesowe są dużo bardziej rutynowe. Dużo mniej jest w nich tej przełomowości, unikatowości, która się wiąże z koncepcją schumpeterowską. I pewnie no, to było jedną z głównych motywacji Kirchnera, żeby się właśnie na tych postaciach skupić i uznać, że większa część przedsiębiorców to są właśnie te postacie, które z dnia na dzień wykazują czujność, na bieżąco próbują zidentyfikować jakieś okazje do osiągnięcia zysku, niekoniecznie dokonując codziennie jakiegoś wielkiego przełomu. No i to już wcześniej powiedziałem, w kontekście tego modelu równowagowego, to w zasadzie przedsiębiorca kircnerowski to jest taki nierównowagowy mikrofundament makroekonomii równowagowej. Tak dosyć okrężnie czy zawile można to ująć, ale to jest jak gdyby właśnie to przywracanie rynku na powrót do stanu równowagi. To jest tutaj fundament konceptualny. No i widzimy też, że te dwie koncepcje nie tylko są wobec siebie komplementarne, ale też napędzają się nawzajem, no bo można uznać, że w momencie, gdy przedsiębiorcy kircnerowscy zdołają rynek na powrót do stanu równowagi przybliżyć, sprawiając, że te dobra, które uchodziły za jakieś wielkie innowacyjne przełomy, staną się powszechnie dostępne dla mas, no to z kolei stwarza motywację dla nowych przedsiębiorców schumpeterowskich, żeby znowu zamieszać w tym kotle, żeby znowu jakiś ferment twórczy wprowadzić. Także tu też nie tylko komplementarność, ale i wzajemne napędzanie się można zaobserwować. I trzecia koncepcja, o której warto wspomnieć, to jest koncepcja Knightowska, czyli koncepcja przedsiębiorczości według Franka Knighta, która jest, jeszcze zapomniałem dodać, kircnerowska koncepcja jest wyrażona w jego dziele Competition and Entrepreneurship z 1973 roku. Wydaje mi się, że ona jest nawet przełożona na polski. Natomiast w przypadku Knighta to kanoniczną pozycją jest tutaj Risk, Uncertainty and Profit. I według Knighta przedsiębiorcy to są specjaliści od niepewności, czy też specjaliści od radzenia sobie z niepewnością. I trzeba zważyć na to, że w tym kontekście niepewność to jest dosyć ścisły i techniczny termin i najłatwiej go zrozumieć, kontrastując ją z
pojęciem ryzyka, które też tutaj trzeba w dosyć ścisły i techniczny sposób traktować. Więc powiedzmy na początek nieco więcej na temat tej różnicy pomiędzy ryzykiem a niepewnością i zastanówmy się, kto specjalizuje się w radzeniu sobie z ryzykiem, a kto właśnie w radzeniu sobie z niepewnością. Więc ryzyko, czy wydarzenie ryzykowne, to jest potencjalnie szkodliwe czy niebezpieczne wydarzenie, które przynależy do jakiejś jednorodnej klasy wydarzeń, w obrębie której wydarzanie się konkretnych zdarzeń zbliża się asymptotycznie w kierunku jakichś stałych granic, których nie można zaburzyć żadnym arbitralnym punktem selekcji. I to może brzmieć bardzo ezoterycznie, więc teraz chciałbym to zilustrować na bazie bardzo prostego przykładu. Ten przykład to jest rzut kością. W momencie, gdy rzucamy kością, to mamy do czynienia z pewną jednorodną pulą wydarzeń, bo powiedzmy, że w technicznym tego słowa znaczeniu każdy rzut kością jest taki sam. Nie ma tutaj żadnych jakichś tajemniczych zmiennych, które się mogą pojawić. Przy założeniu oczywiście, że to jest kość dobrze wyważona, tak zwana kość uczciwa. Wiemy też, jaka jest pula wszystkich możliwych zdarzeń. Tylko 6 możliwości tutaj mamy. I też wiemy, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia każdego z tych rezultatów. Prawdopodobieństwo każdego z tych rezultatów to jest 1/6. I też wiemy, że poprzez żaden arbitralny punkt selekcji tego układu probabilistycznego nie jesteśmy w stanie zaburzyć. Nawet jeśli mamy jakaś anomalia statystyczna się zjawi i 6 razy rzucimy kością i 6 razy wypadnie 6, to potem im więcej razy będziemy rzucali, tym bardziej ta anomalia jak gdyby będzie się w tym normalnym, standardowym rozkładzie rozpływać. Więc inaczej rzecz ujmując, w przypadku wydarzeń ryzykownych my wiemy, czego nie wiemy. Albo też w przypadku wydarzeń ryzykownych mamy do czynienia z tak zwanymi znanymi nieznanymi. Bo w momencie, gdy rzucamy kością, to nie wiemy, ile oczek wypadnie, jaki otrzymamy rezultat. Tego nie wiemy, to jest nieznane, ale to jest znane, nieznane w tym sensie, że wiemy, jakie jest prawdopodobieństwo wypadnięcia dowolnego rezultatu i wiemy, jaka jest pula możliwych rezultatów. I w związku z tym, jeśli na przykład wyrzucenie jedynki sprawia, że jesteśmy eliminowani z gry, no to wiemy, jakie jest właśnie ryzyko bycia wyeliminowanym z gry. I to można przełożyć na kontekst biznesowy. Na przykład jeśli mamy fabrykę butelek i wiemy właśnie na podstawie wiedzy czysto technicznej, że awaryjność maszyn, których używamy, taka zwyczajna awaryjność jest taka, że każda 1 na 1000 wyprodukowanych butelek pęknie, no to z góry jesteśmy w stanie oszacować stosowne koszty, jesteśmy w stanie je wkomponować w swój biznesplan, czyli znowu takie pęknięcie butelki jest tutaj wydarzeniem ryzykownym, a wydarzenia ryzykowne są w sposób na bazie probabilistycznej doskonale przewidywalne. Jeszcze inny przykład to by było na przykład działalność firm ubezpieczeniowych, czyli na przykład oferujemy ubezpieczenia od pożaru, nie wiemy, ubezpieczamy powiedzmy jakieś osiedle składające się, czy oferujemy usługi ubezpieczeniowe mieszkańcom osiedla, gdzie jest 1000 domostw. Nie wiemy znowu, mamy do dyspozycji pewne tablice statystyczne, wiemy, że statystycznie raz na 10 lat ulega pożarowi 1 takie domostwo. Nie wiemy, które konkretnie to domostwo będzie, ale wiemy, że na przestrzeni 10 lat 1 się spali, w związku z tym wiemy, na jakim poziomie ustalić składkę ubezpieczeniową, tak żeby jak już dojdzie do tego pożaru, móc jakąś znaczną kwotę wypłacić temu poszkodowanemu, a jednocześnie móc cały czas zarabiać, to swoje przedsiębiorstwo rozwijać. Oczywiście z tym przykładem ubezpieczeniowym to sytuacja jest tutaj już dużo bardziej złożona. Tutaj dochodzi, w grę mogą wchodzić pewne czynniki, które nie są czysto probabilistyczne, czyli nie wynikają wyłącznie z działania sił pogody, czy z awaryjności instalacji elektrycznych, czy z innych tego rodzaju czynników, które są przewidywalne z uwagi na pewną wiedzę techniczną, którą posiadamy. Może na przykład pojawić się podpalacz, tak? Albo nawet jak to było w ziemi obiecanej, fabrykanci mogą się ubezpieczać, a potem sami sobie mogą podpalać fabryki, żeby zainkasować pieniądze z ubezpieczenia. Więc tutaj się pojawia już inny aspekt.
właśnie ten związany nie tyle z ryzykiem, tylko z niepewnością, czyli z tym, co przynależy do obszaru ludzkiego działania. To już wielokrotnie w paru wykładach się pojawiła ta wzmianka, że immanentną cechą ludzkiego działania, czy tego całego wymiaru, obszaru ludzkiego działania jest kwestia niepewności. Więc o ile w przypadku ryzyka wiemy, czego nie wiemy i mamy do czynienia ze znanymi, nieznanymi, o tyle w przypadku niepewności nie wiemy, czego nie wiemy, a więc mamy do czynienia z nieznanymi, nieznanymi. Albo to jeszcze można się powołać w tym kontekście na rozróżnienie, które zaproponował brat Ludwiga von Misesa, Richard von Mises, który był nie ekonomistą, tylko statystykiem. I Richard von Mises był zwolennikiem tak zwanej frekwentystycznej teorii prawdopodobieństwa i on z kolei rozgraniczał pomiędzy prawdopodobieństwem klas, a prawdopodobieństwem zdarzeń jednostkowych. Prawdopodobieństwo klas to są właśnie te znane, nieznane, to jest ryzyko, a prawdopodobieństwo zdarzeń jednostkowych to są nieznane, nieznane, czyli niepewność, czyli to wszystko, co się wiąże z obszarem ludzkiego działania, gdzie mamy do czynienia no właśnie z wydarzeniami jednostkowymi. Każde ludzkie działanie jest w większym lub mniejszym stopniu zjawiskiem jednostkowym, unikatowym, no bo za każdym ludzkim działaniem stoi unikatowy akt ludzkiej wolnej woli, za każdym z nim kryje się unikatowa ludzka osobowość, unikatowa skala preferencji i tak dalej. I o ile ubezpieczeniowcy na przykład zajmują się probabilistycznym szacowaniem, o tyle przedsiębiorca musi umieć wykazywać tak zwany osąd przedsiębiorczy, czyli właśnie musi umieć przeniknąć zasłonę niepewności. Więc w tym sensie przedsiębiorczość to jest sztuka, a nie rzemiosło. Tu po prostu trzeba mieć nie tyle kompetencje techniczne, co raczej kompetencje prognostyczne o zabarwieniu psychologicznym. Bo trzeba umieć przewidzieć przyszłe gusta i smaki konsumentów, które mogą zmieniać się. Łaska pańska, na pstrym koniu jeździ, łaska konsumencka też. Nie wiadomo, co konsumentowi przypadnie do gustu, a co nie. A właśnie przedsiębiorca musi umieć to sobie wyobrazić, czyli musi umieć, no musi mieć takie, musi umieć wykazywać intelektualną empatię, tak chyba można by to ująć, że musi się umieć wczuć w swojego potencjalnego konsumenta, postawić się na jego miejscu, odtworzyć w swoim własnym umyśle jego skalę preferencji. W zasadzie to i intelektualna, i emocjonalna empatia, bo musi i przekonania swojego potencjalnego klienta jakoś zrekonstruować we własnym umyśle i pragnienia swojego klienta i osądy swojego klienta i oczekiwania swojego klienta i tak dalej. Tak? A to wciąż jest tylko jeden aspekt. Przedsiębiorca musi też przewidywać na przykład zmieniającą się dostępność czynników produkcji, a to z kolei zależy od tego, jak pewne niespecyficzne, czyli wielozastosowaniowe czynniki produkcji będą wykorzystywać jego potencjalni rywale, więc też musi umieć jakoś w swoim umyśle zrekonstruować czy przewidzieć zachowania swoich rywali, musi umieć przewidywać, zwłaszcza jeśli działa w jakiejś branży technologicznie zaawansowanej, w jakimś właśnie, jeśli tworzy elektronikę, czy zajmuje się biotechnologią, to musi umieć przewidywać zmiany w charakterze technologicznym, musi umieć przewidywać dynamikę konkurencji w danej branży i w innych branżach, no bo wiadomo, że konkurencja ma to do siebie, że w zasadzie w jakimś mniejszym lub większym stopniu każdy konkuruje z każdym w takim stopniu, w jakim większość dóbr, większość czynników produkcji to są dobra w większym lub mniejszym stopniu niespecyficzne i substytuowalne. Więc te wszystkie kwestie przedsiębiorca musi brać pod uwagę, wiedząc, że one nie rozwijają się na osi czasu w żaden sposób deterministyczny, ani nawet probabilistyczny. Więc ta intelektualna, czy też zarówno intelektualna, jak emocjonalna empatia, jakaś taka pragmatyczna kreatywność, tak? Więc z jednej strony możemy wrócić na chwilę do tej koncepcji schumpeterowskiej, ale zdać sobie sprawę, że sama innowacyjność to za mało, tak? Bo możemy wprowadzić na rynek jakąś innowację,
dajmy na to jakieś okulary wprowadzające użytkownika w świat wirtualnej rzeczywistości, no ale na przykład to do tej pory nie wypaliło, to się nie udało nikomu, chociaż wielu próbowało tego rodzaju gadżety wprowadzać, właśnie tutaj apelując do ducha innowacyjności po stronie konsumentów, ale to się nie sprawdziło, więc taka pragmatyczna kreatywność, znowu zakorzeniona w ostatecznym rachunku w indywidualnych skalach preferencji konsumentów, tutaj musi się pojawić po stronie przedsiębiorcy najtowskiego. I to jest, o tyle mi się wydaje, kluczowa koncepcja, że ona niejako jest pewnym wspólnym zwornikiem tych dwóch poprzednich koncepcji. Przedsiębiorca Schumpeterowski musi być innowacyjny, przedsiębiorca Kirchnerowski musi być baczny czy też czujny, ale musimy mieć świadomość, że przedsiębiorczość i ta nierównowagowa, i ta równowagowa jest skierowana w przyszłość, więc tutaj chodzi o, czy tym kluczowym aspektem jest umiejętność przeniknięcia zasłony niepewności, bo każdy proces produkcyjny jest rozciągnięty w czasie i ten finalny produkt konsumentowi oferujemy dopiero w otoczeniu jakiejś przyszłej konfiguracji danych, która nieraz się może diametralnie różnić od tej obecnej. Więc tyle może o koncepcji najtowskiej. Teraz już nie będę więcej mówił o żadnych takich przedsiębiorczych typach idealnych, czy o żadnych kategoriach przedsiębiorców, tylko postaram się odróżnić przedsiębiorcę od pewnej innej funkcji, od pewnej innej kategorii uczestników rynku, która jest z przedsiębiorcami nieraz mylona. Mowa tutaj o menedżerze. Więc jakie są zasadnicze różnice między przedsiębiorcami a menedżerami? Otóż w tym kontekście pewnie warto by na początku napomknąć o takiej funkcjonalnej dystrybucji różnych typów dochodu, którą w pierwszej kolejności zaproponował Ricardo, a potem to było rozwijane. Więc generalnie możemy uczestników rynku podzielić, tych produktywnych uczestników rynku, na płatnych pracowników, najemników, rentierów, kapitalistów i przedsiębiorców. No i pracownicy otrzymują pensje, rentierzy otrzymują, jako się rzekło, rentę, znaczy rentę w tym znowu technicznym, ekonomicznym rozumieniu, rentę, czyli zapłatę za możliwość wykorzystywania czynników produkcji, nie rentę, jaką otrzymują renciści, nie należy mylić rentierów z rencistami. Kapitaliści otrzymują odsetki od udzielanego przez siebie kapitału, a przedsiębiorcy osiągają zysk, czyli właśnie ten naddatek, który im się należy za poprawne przeniknięcie zasłony niepewności i dostarczę wyobrażeniu sobie przyszłości jakoś inaczej, czy jakoś bardziej precyzyjnie niż zwykli zjadacze chleba, ci, którzy przedsiębiorcami nie są, i tym samym dostarczenie konsumentom dokładnie tych dóbr, które w przyszłości im będą potrzebne. Więc ten funkcjonalny podział na różne typy dochodu jest w tym kontekście o tyle pożyteczny czy użyteczny, o ile no właśnie pozwala nam dosyć ściśle odgraniczyć menedżerów od przedsiębiorców, bo menedżerowie to są, niezależnie od tego, jak dobrze zarabiają, niezależnie od tego, jak odpowiedzialne decyzje od nich zależą, to są to jednak zwykli najemni pracownicy. I w związku z tym menedżerowie otrzymują płacę, a nie zysk. Menedżerowie nie są właścicielami, przynajmniej nie muszą być właścicielami ani współwłaścicielami spółek, w których pracują czy którymi zarządzają, podczas gdy przedsiębiorcy jak najbardziej tymi właścicielami muszą być. To też jest dosyć istotna uwaga, że nie ma nic takiego jak bezwłasnościowa przedsiębiorczość. Jakiś tam, dajmy na to, konsultant czy właśnie wynalazca, który, jakiś Leonardo da Vinci, który tylko kreśli plany helikoptera czy łodzi podwodnej, to nie jest przedsiębiorca, tylko trzeba te swoje pomysły zrealizować poprzez zaangażowanie realnych dóbr kapitałowych i właśnie poprzez wystawienie się na działanie niepewności. Więc tego menedżerowie nie robią, podczas gdy przedsiębiorcy to robią. Więc otrzymują oni różne rodzaje przychodów. Więc
W tym sensie pozycja menedżera jest dużo bezpieczniejsza, bo menedżer inkasuje tą swoją stałą płacę. Ewentualnie, jeśli jakieś dodatkowe, dyskrecjonalne kompetencje mu się pozostawi, to może otrzymywać bonusy za wyniki, jeśli wypracuje wynik taki lepszy, jakieś ponadnormatywne, więcej, jeśli jest w dziale sprzedaży pracuje, to sprzeda więcej niż na ogół, jeśli powiedzmy w banku inwestycyjnym pracuje i jakąś stopę zwrotu większą wypracuje, to może jakiś bonus otrzymać ewentualnie. Natomiast jeśli się menedżer nie sprawdza, no to najgorsze, co go może spotkać, to co? Albo pozbawienie go tego bonusu, albo w najgorszym przypadku zwolnienie go i wtedy jego pensja przynajmniej tymczasowo spada do zera. Ale to jest najgorsze, co go może spotkać. Jego pensja to jest w najgorszym razie zero. Natomiast w przypadku przedsiębiorcy sytuacja jest inna, bo tak korzystne bądź niekorzystne decyzje związane z tym, jak zawiaduje się aktywami kapitałowymi wchodzącymi w skład danej firmy, bezpośrednio się odbija na stanie majątkowym przedsiębiorcy, no bo przedsiębiorca to jest na ogół większościowy udziałowiec. Jako właściciel czy założyciel danej firmy jest on większościowym udziałowcem, w związku z tym jeśli menedżerowie, na których ramiona jest oddelegowana jakaś część codziennych operacji związanych z funkcjonowaniem firmy, podejmą głupią decyzję, głupią z punktu widzenia ogółu konsumentów czy ogółu inwestorów, jeśli mamy do czynienia ze spółką giełdową, no to cena akcji może gwałtownie i natychmiastowo spaść. No i to się na menedżerach w żaden sposób bezpośrednio nie odbija. Oczywiście może w jakimś stopniu, jeśli na przykład oni otrzymują wypłatę też w akcjach czy w opcjach na akcje, które można zrealizować w jakimś terminie, ale tutaj w celu uproszczenia przykładu i uwydatnienia różnicy między tymi dwoma typami funkcjonalnymi przyjmijmy, że mamy do czynienia z takimi menedżerami, którzy tylko zwykłe takie wypłaty gotówkowe otrzymują. No to tak, jeśli menedżerowie podejmą głupią decyzję, niegospodarną, to na nich się to, na ich stanie posiadania się to bezpośrednio nie odbije. Natomiast na stanie posiadania tego przedsiębiorcy, właściciela, to się natychmiastowo odbije, bo na ogół większa część aktywów, większa część majątku takiego przedsiębiorcy to są właśnie udziały w firmie, którą on posiada. Więc przedsiębiorca może osiągać dochód ujemny. Nie tylko zerowy, ale wręcz ujemny. To wtedy mówimy o stracie przedsiębiorczej. I to jest właśnie też ta charakterystyczna cecha radzenia sobie z niepewnością. Jak ktoś sobie z niepewnością dobrze radzi, jeśli dobrze konfiguruje czy tam rekonfiguruje swoją własną kapitałową strukturę produkcji w warunkach niepewności, to osiąga zyski. Jeśli tego nie jest w stanie uczynić, jeśli błędnie przewidzi niepewną przyszłość, no to ponosi straty, czyli wtedy jego dochód jest ujemny. I to w zasadniczy sposób odróżnia przedsiębiorcę od menedżera. I też warto wspomnieć, że w związku z tym perspektywa czasowa przedsiębiorcy jest no, relatywnie dłuższa niż perspektywa czasowa menedżera, czy horyzont czasowy menedżera, bo menedżer może wyjść z założenia, że ja sobie przez parę lat w danej firmie popracuję, ale w momencie, gdy już w tej hierarchii menedżerskiej osiągnę najwyższe możliwe stanowisko, no to może mnie ta konkretna firma czy ta konkretna branża znudzić i ja się przeniosę gdzieś indziej. I zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z taką strukturą motywacji, która wynagradza menedżera bonusami za wyniki, no to w związku z tym, właśnie w związku z tą krótką, stosunkowo krótką perspektywą czasową, związaną z byciem po prostu najemnym pracownikiem, menedżer może czasami ulec tak zwanej pokusie nadużycia, czyli może zechcieć dokonać jakichś bardzo ryzykownych, nadmiernie spekulatywnych działań, na przykład finansowanych długiem, po to, żeby zwiększyć swój krótkoterminowy dochód związany z tym, że w krótkiej perspektywie zyski będą większe, a tym samym otrzyma on jakiś bonus, podczas gdy w dłuższej perspektywie to się odbije negatywnie na stanie danej firmy, bo się okazuje, że jednak te wysoce zlewarowane inwestycje się nie zwróciły i wtedy menedżer może powiedzieć, no trudno, złą decyzję podjąłem,
do widzenia, przenoszę się gdzieś indziej, natomiast przedsiębiorca, czyli właściciel firmy z tym całym bigosem zostanie i w związku z tym przedsiębiorca musi wykazywać perspektywę dużo bardziej długoterminową. Tak? To jest perspektywa, która może sięgać momentu jego śmierci, albo nawet może przekraczać moment jego śmierci, no bo przedsiębiorca może chcieć firmę przekazać swoim potomkom i chcieć, żeby ona się rozwijała, wykrajała sobie jakąś niszę rynkową w perspektywie wielopokoleniowej, czyli w perspektywie nawet setek lat. No i w tym sensie przedsiębiorca to jest właśnie, mówiłem wcześniej o osądzie przedsiębiorczym, ale można nieco uzupełnić tą frazę i stwierdzić, że przedsiębiorca to jest przede wszystkim ktoś, kto musi dokonywać osądu na temat cudzych osądów. Bo możemy stwierdzić, że do pewnego stopnia menedżerowie też muszą osądem przedsiębiorczym się wykazywać. Menedżerowie też w jakimś stopniu z niepewnością przyszłości sobie radzą, ale właśnie z uwagi na to, że to właściciel firmy jest tym ostatecznym decydentem i on jest większościowym właścicielem, to on musi przede wszystkim dobrze dobrać tych menedżerów, tak żeby to były osoby godne zaufania, rzetelne, odpowiedzialne, żeby poczuwały się do związku z jakąś kulturą korporacyjną czy kulturą firmową, w obrębie której się poruszają, po to właśnie, żeby tej pokusie nadużycia nie ulegać. No, oczywiście też są różne inne mechanizmy czy różne inne rozwiązania, jakie przedsiębiorca może wykorzystać po to, żeby tą pokusę nadużycia po stronie menedżerów zmniejszyć. No tutaj oczywiście możemy wymienić takie kwestie jak rola rady nadzorczej, jakieś wewnętrzne systemy wzajemnego monitoringu, rola tutaj się pojawia dla zewnętrznych dostarczycieli kapitału, którzy mogą powiedzieć, my wam udzielimy tego kapitału, my tobie udzielimy jakiegoś kapitału, ale najpierw musisz zdyscyplinować swoich menedżerów, bo oni nie zachowują się zbyt gospodarnie z mojego punktu widzenia. Instytucja tak zwanych wrogich przejęć, to jest też określenie pewnie znane wielu z Państwa, też jest de facto taką procedurą czy rozwiązaniem umożliwiającym oczyszczenie danej spółki z niegospodarnego zarządu, bo ten tak zwany pirat korporacyjny, jak się czasem takie jednostki określa, to jest właśnie ktoś, kto próbuje wejść w buty przedsiębiorcy w momencie, gdy akcjonariat jest nadmiernie rozdrobniony, nie ma właśnie tego dużego właściciela, który menedżerów dyscyplinuje, no to ten, który wrogiego przejęcia dokonuje, próbuje skupić przede wszystkim pakiet kontrolny, żeby właśnie stać się tym przedsiębiorcą, czyli tym, kto może wydawać osądy na temat osądów innych może oczyścić taką spółkę z niegospodarnych menedżerów, czy jakichś takich za bardzo rozlazłych, niezdyscyplinowanych i zastąpić ich jakimś innym, bardziej obiecującym zespołem. W porządku. Może jeszcze parę słów na temat funkcji zysków i strat, zwłaszcza na temat tak zwanej społecznej funkcji zysków i strat, bo warto sobie zdać sprawę z tego, że jeśli przedsiębiorca osiąga zyski, no to pochodną tych jego zysków są też pewne szersze korzyści społeczne. Więc po pierwsze oczywiście motywacja, tak? Perspektywa osiągnięcia zysków wiąże się z wolą konsekwentnego osiągania zamierzonych celów. I tutaj warto zwrócić uwagę, że znowu nie powinniśmy ulegać przekonaniu, że właściwym modelem jest tutaj ten mityczny homo economicus, dla którego zyski rozumiane w kategoriach pieniężnych to jest wyłączny cel wszelkich podejmowanych działań, bo oczywiście przedsiębiorcy skuszeni perspektywą osiągnięcia zysku mogą różnie ten zysk postrzegać. Tak? No, oczywiście wśród nich mogą być też ci mityczni Gordonowie Gekko, którym przyświeca motto chciwość jest dobra i oni powiedzmy zarabiają pieniądze dla samego zarabiania pieniędzy albo zarabiają pieniądze po to, żeby móc się popisać przed swoimi rywalami albo no, niektórym mogą przyświecać cele czysto hedonistyczne. Tak, my chcemy osiągać zyski po to, żeby kupić sobie drogi jacht, żeby kupić sobie ekskluzywny apartament w najbardziej prestiżowej dzielnicy, najbardziej prestiżowego miasta i tak dalej. Takie motywacje oczywiście mogą być.
być. Ale mogą być też motywacje, no, powiedzmy, uwzględniające więcej grup społecznych, czyli na przykład jakiś przedsiębiorca może wprowadzać, znaczy może wprowadzać na rynek rozmaite innowacje, właśnie może wprowadzić na rynek masowo produkowane samochody, albo może wprowadzić na rynek telefony, może wprowadzić na rynek tanie i przystępne komputery osobiste i wtedy, jeśli on osiąga zysk, to jest to dla niego nie tyle źródło hedonistycznej satysfakcji, tylko jest to dla niego sygnał świadczący o tym, że pewne istotne potrzeby konsumenckie zostały zaspokojone i samo to może być dla takiej osoby źródłem satysfakcji, źródłem poczucia spełnienia w tej roli, jaką się przyjęło. Czyli no, warto zwrócić uwagę na to, że to pojęcie motywacji związanej z osiąganiem zysku może być traktowane bardzo szeroko. To nie trzeba tej kategorii wypełniać jakąkolwiek treścią wąsko hedonistyczną na przykład. Po drugie, o tym już wspomniałem wcześniej, zyski, czy przynajmniej sposobność do osiągnięcia zysku, przewidywana sposobność do osiągnięcia zysku, pełni istotną rolę sygnalizacyjną. Zarówno w perspektywie ex ante, jak i ex post, czyli to tutaj mamy do czynienia z jednej strony z odkrywaniem pewnych okazji, a potem z weryfikacją tego, czy to rzeczywiście były prawdziwe okazje, czy tylko nam się tak wydawało. Tak, tutaj można się powołać na sytuację, gdzie, no dajmy na to, wystąpiła jakaś klęska żywiołowa, huragan Katrina na przykład, czy trzęsienie ziemi, jakieś miasto, dajmy na to Nowy Orlean, zostało zdewastowane i oczywiście w tym momencie dobra pierwszej potrzeby, jakaś woda pitna, baterie do latarek i tak dalej, stają się dużo mniej dostępne. Ich dostępność maleje, a tym samym ich cena rośnie. I oczywiście jak ktoś jest nieobeznany z rozumowaniem ekonomicznym, no to zaraz mu się zbiera na miotanie oskarżeń, wredni paskarze spekulacyjnie windują ceny, a tymczasem no, wzrost takich cen to pełni bardzo istotną funkcję, między innymi właśnie sygnalizacyjną. To jest jak sygnał SOS wysyłany w eter, który dociera do jakichś zewnętrznych przedsiębiorców, którzy zdają sobie sprawę, o, tutaj jest sposobność do osiągnięcia zysku, to znaczy wskutek tej katastrofy występują niedobory dóbr, no więc ja ten zysk zrealizuję, jeśli uśmierzę te niedobory, jeśli sprawię, że te dobra staną się bardziej dostępne i to jest właśnie, no jak gdyby takie światło, też Kirchner do takiej metafory się uciekał, że to jest ta sposobność do osiągnięcia zysku, czyli wysokie ceny w jakimś sektorze pojawiające się nagle, które można zniwelować, oferując tańsze alternatywy, czy uzupełniając pewne niedobory, no to jest takie światło przyciągające ćmy, prawda? Ci przedsiębiorcy mogą być tutaj, no może to nie jest najtrafniejsza metafora, bo ćmy to w sposób ogłupiały lecą do światła, ale tutaj chodzi o to, że te wysokie ceny, które można obniżyć wprowadzając, uzupełniając pewne niedobory, są właśnie sygnałem w tej perspektywie ex ante. Albo dlaczego kapitał zagraniczny tak chętnie napływał do krajów postkomunistycznych? No dlatego, że tam właśnie z jednej strony były niskie koszty pracy, z drugiej strony wysokie stopy zwrotu. Było wiadomo, że te rynki są właśnie no, wygłodniałe tego, żeby te niedobory zakumulowane przez dekady stagnacji komunistycznej zostały uzupełnione. No a z kolei ex post, no jeśli rzeczywiście żeśmy ten zysk osiągnęli, no to jest dla nas weryfikacja. Wiemy, że rzeczywiście to, co jako okazję żeśmy odebrali, faktyczną okazją było, a nie tylko jakimś majakiem, za którym żeśmy niemądrze poszli. No i też istotna społeczna funkcja zysków i zwłaszcza strat, tak, bo do tej pory mówiłem głównie o zyskach, a natomiast ta ostatnia funkcja realokacyjna, to ona się głównie wiąże ze stratami, tak? Czyli co ja mam tutaj na myśli? No powiedzmy, że na przykład mamy załamanie koniunktury, wchodzimy w tą fazę bustu w cyklu koniunkturalnym, tak jak to miało miejsce, dajmy na to, weźmy na warsztat ten pęknięcie bańki nieruchomościowej sprzed kilkunastu lat i właśnie wtedy Fed się
rzucił na pomoc tym wszystkim rzekomo zagrożonym instytucjom o systemowym znaczeniu. I to jest hamowanie naturalnego procesu odchwaszczającego, który służy temu, żeby rynek był jak najbardziej produktywny, a nie zakleszczony w jakichś takich stagnacyjnych czy kumoterskich stosunkach. Więc bankructwo, to dobrą rzeczą jest, jeśli w wyniku bustu, jeśli w wyniku pęknięcia jakiejś, czy upłynnienia ogromnej liczby błędnych inwestycji, te instytucje, czy te przedsiębiorstwa, które tych inwestycji dokonały, dobrze jest, jeśli one będą bankrutować. Bankructwo to jest bardzo istotna i bardzo, bardzo istotne i bardzo zdrowe zjawisko. Znaczy zjawisko, które świadczy, że dokonuje się pewien proces ozdrowieńczy, w wyniku którego firmy niegospodarne tracą kontrolę nad pewnymi aktywami. No i te aktywa są następnie wykupywane przez firmy bardziej rokujące, a przynajmniej takie, które jeszcze do tej pory się nie zblamowały. Czyli bankructwo uruchamia ten proces odchwaszczający, czy straty, kumulacja strat, która może skutkować bankructwem w najgorszym scenariuszu, to jest oczywiście zjawisko niepożądane, czy źle odbierane z punktu widzenia podmiotu bankrutującego, ale jeśli chodzi o szerszy układ społeczny, jeśli chodzi o całą gospodarkę, to jest to przejaw zdrowych dostosowań, świadczących o tym, że kapitał jest realokowany z rąk mniej gospodarnych w ręce bardziej gospodarne, czyli w tym sensie straty pełnią istotną, generalnie konkurencję Hayek opisywał jako procedurę odkrywania, no i wiadomo, że w ramach tej procedury ludzie po prostu się orientują, w jakim stopniu się nadają do przyjmowania roli przedsiębiorcy. Jeśli ktoś po długoletniej dobrej paście nagle odnotowuje coraz to kolejne straty, no to może uznać, że no, utracił już on ten dryk, utracił już właśnie te kluczowe cechy przedsiębiorcze, o których mówiłem, i może pora mu przejść na stanowisko najemnego pracownika. Więc straty są w ramach tej procedury odkrywania równie istotne co zyski. Nie wiem, czy jeszcze został na coś czas. No ostatnia rzecz to jest przedsiębiorca a kapitalista. To może już omówię bardzo pokrótce. Znowu, to są dwie role, które się nieraz zlewa ze sobą, podczas gdy pomiędzy nimi istnieją jednak pewne istotne funkcjonalne rozróżnienia. Więc kapitalista to jest ten, który musi się cechować przede wszystkim tak zwaną niską preferencją czasową. To jest ktoś, kto musi odraczać natychmiastową gratyfikację i gromadzić oszczędności, które następnie mogą być użyczone komuś innemu. No na przykład właśnie przedsiębiorcy, który ma pomysł na to, jak ten kapitał wykorzystać. Wie, że przy jego pomocy będzie można zakupić odpowiednie czynniki produkcji, połączyć je w jakiś unikatowy sposób i tym samym jakąś unikatową, dotychczas niedostrzeżoną, niewyeksploatowaną ofertę ogółowi konsumentów przekazać. Czyli widzimy, że jeśli traktować kapitalistów i przedsiębiorców jako dwie odrębne kategorie, no to rola kapitalisty jest stosunkowo bierna, bo kapitalistą w tym sensie może być nawet ktoś, kto kupuje jednostki uczestnictwa w jakichś takich funduszach typu ETF, które jedynie biernie odzwierciedlają indeksy giełdowe, albo to może być ktoś, kto w ofercie pierwotnej wykupił bardzo niewielki pakiet akcji i taki kapitalista oczywiście, taki mini kapitalista nie ma żadnego wpływu na to, jak się firma będzie rozwijała, on nie ma tam żadnego istotnego głosu na zebraniu udziałowców i tak dalej. Natomiast przedsiębiorca to jest ten ktoś, kto czynnie ten kapitał udzielony przez kapitalistów wykorzystuje po to, żeby jakąś unikatową strukturę produkcji stworzyć i jakieś dotychczas niezaspokojone potrzeby zaspokoić. Przy czym ostatnia rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to jest to, że to jest taki funkcjonalny podział analityczny, natomiast w realnej gospodarce nie da się ściśle tych dwóch ról od siebie oddzielić. Każdy kapitalista jest w jakimś sensie przedsiębiorcą, no bo na przykład inwestując w spółkę X lub Y, my też musimy tą zasłonę niepewności w jakimś stopniu przeniknąć, czyli musimy uznać, że ten przedsiębiorca jest bardziej albo mniej wiarygodny.
Natomiast każdy przedsiębiorca jest w jakimś sensie kapitalistą, no bo właśnie zarządza kapitałową strukturą produkcji, która jest rozciągnięta w czasie. I w związku z tym przedsiębiorca, no to też to o tym już wspominałem, musi mieć stosunkowo dalekosiężny horyzont inwestycyjny. On wie, że on jak gdyby zakładając firmę dzisiaj zasadza drzewo, natomiast owoce zbierze dopiero za jakiś czas. Czyli on też musi mieć stosunkowo niską preferencję czasową. Także te dwie role mogą być w większym lub mniejszym stopniu wymieszane, ale trudno sobie wyobrazić, żeby w realnej gospodarce funkcjonowały w całkowitym oderwaniu od siebie. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę.